Witam serdecznie, z lekkim opóźnieniem. Witam tych wszystkich, którzy przyjęli nasze dzisiejsze zaproszenie. Witam również tych, którzy tą debatę będą oglądać za pośrednictwem internetu. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych wyścigalnych i ci, którzy włączyli się teraz na stronę internetową, będą mogli bez przeszkód uczestniczyć w tej debacie. Chciałbym powiedzieć, że również na stronie internetowej jest powyżej playera zakładka czat. Można się włączyć i zadawać pytania uczestnikom, jak i uczestniczyć w dyskusji. Dzisiejszy temat, myślę, że jest tematem ważnym z tego powodu, że od dłuższego czasu odzywają się głosy, które kwestionują obecność w przestrzeni publicznej kościołów czy wyznań, czy w ogóle wiary. W związku z tym postanowiliśmy ten temat przedyskutować, podjąć temat wiara w przestrzeni publicznej, bo mamy w tej chwili obchodzimy rok wiary. Jak wiemy, wiara to jest czymś bardzo osobistym, czymś, co ma nas zbliżyć do świętości. Mówimy o katolicyzmie oczywiście, o chrześcijaństwie, ale też staje problem, jak te wartości, czy powinniśmy te wartości, które uznajemy, umieć przekazać społeczeństwu, jak umieć zawalczyć o to, żeby one były obecne. Zarówno w wartości, jak i w religiach, w których są oznaki wiary, aby były one uwzględniane w życiu publicznym. W dzisiejszej debacie jako głos wprowadzający poprosiłem imama Kanisia Krajisza, gościa stałego naszej debaty, kolegę Sławomira Józefiaka, prezesa zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana i mecenasa Kazimierza Smolińskiego. Z tego powodu, że poza problemem takim, czy powinniśmy bać obecność wartości i symboli wiary w życiu publicznym, zadaliśmy pytanie, czy mamy do tego prawo. Bo też, jak wiemy wszyscy, nie jest to wszystkim obca chyba sytuacja taka, że odmawia nam się prawa w ogóle do tego, żeby te wartości, którymi żyjemy, nasze religie żyją, zarówno islam, jak i katolicyzm czy chrześcijańską, miały prawo wybitnie w przestrzeni publicznej. Nasza debata, jak tradycyjnie te debaty, które miały miejsce, powinna się skończyć maksimum w dwóch godzinach po początkowych wypowiedziach naszych gości. Jest możliwość zadawania pytań, wypowiedzi swoich dotyczących tematów i prośba gorąca, aby to były krótkie wypowiedzi, to znaczy teza, uzasadnienie, wniosek ewentualnie. Albo w każdym razie starać się w tym kierunku iść. I żeby nie przedłużać, bo weszliśmy na antenę z opóźnieniem 15 minut, prosiłbym o krótkie wypowiedzi. Nie wiem, od kogo zaczniemy. Może do naszego gościa, Hani Krajisza. Który najbardziej mnie kupił. Ale to też pięknie. Witam Państwa. Jest bardzo mi miło, że mogę brać udział w tym spotkaniu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Problem, czy religia może brać udział w misjach publicznych, jest niestety, można powiedzieć, zaczął się w Europie i mamy nadzieję, że skończy się w Europie. Oddalenie religii od życia ludzi to jest wielki grzech. Niestety zwalczanie religii, ponieważ mówi, co jest religia, to niech będzie w kościele, albo podział kościoła, podział religii od państwa, to jest wielka tragedia, nastąpiła w Europie, że religia nie ma prawa interweniować, nie ma prawa, żeby brała udział w tym wszystkim, co się dzieje, w prawach, które nami się zarządzają. Spróbowano to samo zrobić w świecie muzułmańskim.
upadek państwa osmańskiego i już prawie 100 lat. I kto przyjął po nim władzę? Atatürk. Atatürk niedawno jeszcze był Bogiem dla Turków. A okazało się, że był wielkim przekleństwem. Rozdział religii, albo w ogóle zwalczanie religii przez Atatürka i przez takich ludzi jak Atatürk, a w dzisiejszych czasach coraz jest ich więcej niestety. W świecie muzułmańskim próbują rozdzielić religii od państwa. Ale to nie wychodzi. Jak można oddalić przepis na życia, który Pan Bóg nam dał w Koranie, w Biblii, w Torze, na przepisy, które wymyślił człowiek? I zobaczcie Państwo, jakie przepisy nam teraz dają. Ja słowo tolerancji już przestałem lubić. Ja już nie żądam od chrześcijan, Polaków, żeby nas tolerowali. Bo teraz wszystkiego się toleruje. Jeśli pozwolimy, żeby facet z facetem się żenił, albo kobieta z kobietą brała ślub, tak, i trzeba ich jeszcze tolerować, to tak postępuje. To jego sprawa. Ale ja nie mogę dać przyzwolenia na to prawnie. To stanie się współudziałowcem wielkim grzechem. Prorok islamu powiedział, nam wszystkim wiadomo, ludziom, co jest dobre, co jest złe. Co przyznawanie za dobro, co jest przyznawanie za złe. Jeśli widzicie, że coś takiego się dzieje, to co ludziom od początku nie było prawidłowo, tylko oczekujcie wśród nich chorób, które nie były w poprzednich pokolenia. I widzicie Państwo, jak Pan Bóg nas ukara od czasu do czasu nowymi chorobami, które faktycznie nie było w poprzednich pokoleniach. Pan Bóg w Koranie powiedział 3 wersety na temat władzy. Kto nie rządzi, to nie chodzi tylko o rząd, państwo. Kto się nie dostosuje do praw boskich, tak, w Koranie, czy w Biblii, czy w Torze, to zalicza się do ludzi niewierzących. Kto nie dostosuje w następnym wersecie, w innym wersecie, nie dostosuje się do praw boskich, to zalicza się do okrutnych. W trzecim wersecie mówi, kto nie dostosuje się do praw boskich, zalicza się do ludzi zepsutych albo złych. Jak my nie będziemy bronić naszą religię, żeby ona brała udział w naszym życiu codziennym, w naszych prawach, w naszych władzach. Jeśli nasza władza jest daleko od wiary, to jaka może być władza? Żeby nie Kościół, ja cały czas powtarzam, to nie byłoby solidarności. Żeby nie solidarność, oczywiście za pomocą Kościoła, to nie mielibyśmy dzisiejszej demokracji w tym kraju. Gdyby potrzebny Kościół, gdyby była potrzebna wiara, tak, to na plecach ludzi wierzących, jak się mówi, spinali się do góry. A teraz już niepotrzebna wiara. I tak samo się działo w świecie muzułmańskim. I każdy się dziwi, że demonstracje we wszystkich krajach arabskich, w wiośnie arabskiej, z meczetów. Historia się lubi powtarzać. Tak jak Kościół brał udział w wolności Polaków, meczet tak samo bierze udział w wolności muzułmanów. Gdy byli potrzebni bractwo albo bracia muzułmańscy w Egipcie do wolności, bo tłumamy wychodzili z meczetów, to nic nie mówili. Ale jak doszli do władzy, to wszyscy zaczęli ich uważać za wrogów człowieka, za wrogów chrześcijan, za wrogów demokracji, bo wygrali wybory. Nie można dać im szansy. Chrześcijanom nigdy nie żyło się lepiej w świecie muzułmańskim, dopóki ludzie się dostosowali do prawa muzułmańskiego. Ale jak straciliśmy to prawo, to i wszyscy mieli źle. Muzułmanie, chrześcijanie, a nawet Żydzie zamieszkający w świecie muzułmańskim. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Jeżeli mógłbym prosić kolegę Sławka,
Bardzo się dziękuję za zaproszenie, za możliwość uczestniczenia w tej debacie. Myślę, że ona jest o tyle nowa i ciekawa, że w takim składzie próbujemy rozmawiać o tym, co wydawałoby się bardzo proste i oczywiste. I właściwie bylibyśmy skłonni do odpowiedzi jednym zdaniem. Dlaczego nie? Dlaczego nam się tego typu zarzuty stawia i tego typu problemy przed nami stwarza jako ludzie wierzący? Chciałbym rozpocząć tytułem bardzo krótkiego artykułu, który zaledwie kilka dni temu ukazał się w takim praskim piśmie diecezjalnym, katolickim pod tytułem Idziemy. Autorem tego krótkiego artykułu, właściwie postawienia pytania, jest ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tego pisma, który stawia zasadnicze pytanie, czy Chrystus politykował? Jak spróbujemy analizować od tej strony to, za co poniósł śmierć, to możemy stwierdzić, że za politykę. Możemy sięgnąć dalej i postawić kolejne pytanie, czy Jan Chrzciciel również politykował, również poniósł śmierć za swoje zdanie i swoją wyrażoną opinię w tych kategoriach politycznych. Żyjemy dzisiaj w przeciekawych czasach, bardzo trudnych, choć każde czasy, jak mówimy, były skomplikowane i bardzo trudne. Ale dziś, szczególnie w Polsce, po czasie totalitaryzmu, doświadczamy czegoś zupełnie przedziwnego. Coś, co jest lansowane bardzo mocno przez tak zwaną lewicę europejską. Coś, co Benedykt XVI chyba bardzo trafnie nazywa swoistą chrystofobią. Myślę, że wytwarzaniem specyficznego dystansu wobec tego, co nie tylko jest nakazem religijnym, co nie tylko wypływa z pewnej konsekwencji przyjęcia wiary, a więc uzewnętrzniania jej również w konkretnych czynach i konkretnych działaniach, ale myślę, że również pewnym obowiązkiem, bez względu na to, czy jesteśmy wierzący, czy nie, pewnym obowiązkiem obywatelskim. Trzeba postawić w tym zasadnicze pytanie, czy katolicy, chrześcijanie, muzułmanie są w części uprawnionymi obywatelami ze względu na to, że są wyznawcami konkretnej religii? Mamy do czynienia w tym wypadku prawdopodobnie z jakimś obciążeniem, które w tym wypadku wprowadzałoby w pewne dysfunkcje tych obywateli, którzy chcą publicznie wyznawać przynależność do konkretnej religii. Katolicy właściwie w dokumentach, i to wcale nie dawnych dokumentach, Sobór Watykański II w swoich dokumentach, szczególnie w konstytucji dogmatycznej o Kościele Współczesnym, ale później Jan Paweł II bardzo precyzyjnie i bardzo konkretnie w Adhortacji Apostolskiej Christi Fideles Laici mówi o obowiązku wynikającym najpierw z Ewangelii, a później z dokumentów Kościoła, z dokumentów soborowych, o obowiązku uczestniczenia w życiu publicznym, w życiu społecznym. Nawet jeden z elementów odnosi się do polityki. I wróćmy do tego zasadniczego pytania. Czy Chrystus politykował? W takim rozumieniu, jak dzisiaj interpretuje się obecność ludzi wierzących w życiu publicznym, w życiu społecznym, na pewno w takim rozumieniu jest odniesieniem do tego zasadniczego pytania. Dziękuję serdecznie. Myślę, że pytanie dla, czy mamy prawo oczekiwać tego, że nasze wartości, symbole będą w przestrzeni publicznej, czy też mają rację ci, którzy mówią, że obecność wartości chrześcijańskich, czy wartości, czy symboliki religijnej z racji szacunku do tych, którzy nie wierzą, nie powinna być obecna. Kwestia naszej aktywności jako katolików w życiu społecznym wynika, czy możliwości tych działań wynika wprost
zapisów prawa, poczynając od najwyższej rangi, jaką jest ustawa zasadnicza, czyli konstytucja, która nam zapewnia zarówno wolność sumienia, jak i wyznania, ale także określa zasady równouprawnienia kościołów wszystkich, które w Polsce funkcjonują. Określa też zasady bezstronności władzy publicznej wobec przekonań religijnych oraz zasady autonomii między Kościołem a władzą publiczną. Z tych, po okresie komuny, gdzie była tak zwana wroga separacja, tak? Ona istniała, ona była wroga, to była wroga separacja między Kościołem a państwem. Tak? Teraz doszliśmy po 90 roku, mimo pewnych problemów, liberałowie, te środowiska lewicowe, jakby chciały nadal kontynuować tą kwestię takiego wrogiej separacji, no doszliśmy do neutralności, tak? Ale neutralność państwa wobec Kościoła daje Kościołowi właśnie samodzielność, czy wiernym samodzielność działania w ramach swojej struktury, tak? No te struktury oczywiście się nakładają, tak? Bo jesteśmy członkami tych samych środowisk, tak? Tu państwo i Kościół w Polsce, czy Kościół katolicki w Polsce, no w zasadzie się pokrywa, tak? No ponad 90% społeczeństwa jest chrześcijanami czy katolikami wprost. Z tym, że niestety w ostatnim okresie ta kwestia bezstronności jest mocno zachwiana, dlatego że zgodnie z zasadami konstytucyjnymi państwo powinno zapewniać osobom wierzącym możliwość funkcjonowania w życiu publicznym i prezentowania swoich poglądów, tak? Swoich przekonań. Natomiast dochodzi do tego, że faworyzuje się tych, którzy są niewierzący. Tak? Zaczyna się w sferze publicznej faworyzować, władza publiczna zaczyna faworyzować niewierzących, że oni mają większe prawo uzewnętrzniania swoich przekonań antyreligijnych. Tak? To widać coraz częściej, no chociażby w tych wszystkich żądaniach usuwania właśnie symboli religijnych z przestrzeni publicznej. Na szczęście w ostatnim czasie orzeczenia sądów, zarówno sądów w kwestii krzyża w Sejmie, jak i orzeczenia, które tutaj zapadały w sprawie Nergala, czy w Warszawie w sprawie Dody, pokazują, że troszeczkę to sądownictwo zaczyna jednak ten bardziej konserwatywny przyjmować kierunek. Z tym, że za mało jest jeszcze tych rzeczy, żebyśmy powiedzieli, że to jest już zdecydowane odejście od tego liberalnego. Tak? Mamy szansę jeszcze ciągle odwoływać się do orzeczeń w Strasburgu czy w Brukseli, gdzie bardzo mocno zaczyna się podkreślać kwestię godności człowieka. Tak? Już nawet nie w aspekcie religijnym, wiary, tak? Ale godność. Ale w ramach tej godności jest też wiara. Tak? Więc tu też możemy znaleźć oparcie i myślę, że to też jest dla nas pozytywne. Czy państwo polskie będzie z tego chciało korzystać? Tego nie wiemy. Jak na razie to nie korzystało, co widać na przykładzie wyroku w sprawie Alicji 1000, tak, że państwo polskie się nie odwołało od tego wyroku, co jest dosyć dużym ewenementem w skali europejskiej, ponieważ z reguły państwa jednak walczą o ten swój interes. Jeżeli wyrok jest niekorzystny, no to próbują to zmienić. Tutaj tego nie było. Także mamy instytucjonalne zapewnienie, natomiast praktyka taka ta administracyjna niestety nam tego nie zapewnia. W ostatnim okresie sądownictwo jest korzystne, tak w skrócie można by powiedzieć. Czy rodzi się pytanie, chciałbym je zadać gościom naszym. Powszechne jest, nie wiem czy powszechna, ale spotkałem się z taką tezą, szczególnie wśród polityków i różnych przedstawicieli władz, że on zostawia swoją wiarę za drzwiami, już nie będę mówił nazwiskiem, ale nie tylko jedna osoba tak się wyraziła, ale znaczna część właśnie tych wszystkich katolików czy chrześcijan występujących publicznie.
czy pełniących funkcję publiczną, żadni występują w imieniu wszystkich, również niewierzących. W związku z tym brali się pytanie do muzułman. Chociaż z muzułmanami to jest, myślę, że inaczej, bo to ze źródła się to wiemy. Czy katolik, który będzie piastował jakiś mandat, powinien przede wszystkim domagać się realizacji zasad i swoich wartości w życiu publicznym, w kulturze, w gospodarce, czy też zostawić to tylko i wyłącznie na rzecz dawania świadectwa o swojej wierze i dbać o swoją świętość. Inaczej mówiąc, czy polityk, chrześcijanin, katolik, muzułmanin powinien dążyć do tego, aby te wartości, którymi żyje, były realizowane w życiu publicznym? Co to znaczy wiara w ogóle? Jeśli jestem przekonany do jakichś zasad, do jakichś wartości, nie tylko w rodzinie swojej, ale wartości poza domem, w polityce, w działalności, czy politycznej, czy gospodarczej, czy religijnej. Pewnie wiara to jest przekonanie do tego, w co wierzymy. Tak. Jeśli ja jestem w pewnych sprawach praktykującym muzułmaninem czy chrześcijaninem i się dostosuję do swoich zasad, a jak już wchodzę do mojego miejsca, jeśli tak można nazwać, w którym pracuję, czy sejm, czy szkoła, czy coś innego, publiczny, tak, zostawiam religię za drzwiami, to jest wielka hipokryzja. Bo religia, która nie jest praktykowana, no to jest niepełna ta religia. I dlatego, no niestety, i to jest wina tych wszystkich myślicieli w Europie, którzy najpierw odsunęli religię od życia publicznego, a teraz nawet ostatnio, co nam pozostało, symbolika tylko, krzyż. No tego też chcą odsunąć. Dlaczego? Bo za dużo im pozwoliliśmy po prostu. Za dużo im pozwoliliśmy. I teraz dokładnie ostatnie cegiełko chcą zdjąć z tego. Po prostu, nie wiem, symbol religijny, może trochę, jak go widzą, to wzrusza ich się z usunieniem, że są hipokrytami, że się nie dostosują zasad do wartości. Przecież wartości religijne, zasady religijne, to są dla dobra człowieka. Człowiek, którego wybraliśmy, żeby nas reprezentował, to ma reprezentować przede wszystkim nasze wartości. Dziękuję. Myślę, że analizując to pytanie, jeszcze raz chciałbym podkreślić to, co Benedykt XVI powiedział o pewnej chrystofobii, że tworzy się coś jeszcze głębszego. Tworzy się coś na wzór z religii, co trzeba by nazwać antyreligią. Myślę, że ugrupowaniem, czy pewnym prądem, pewną myślą antyreligijną, bez względu na wyznawaną wiarę, bez względu na odniesienie. I to już nie są indywidualne, pojedyncze wypowiedzi, czy pojedyncze negacje, a myślę, że skomasowany atak na człowieka, który kieruje się jakimiś wartościami religijnymi, które odnoszą się przecież nie tylko i wyłącznie do wnętrza i tylko i wyłącznie do murów świątyni, ale to jest pewien fundament, na bazie którego ma podejmować swoje zadania publiczne i społeczne. Mówimy, wiara bez uczynków martwa jest. Nie odnosi się to tylko i wyłącznie do uczynków miłosierdzia, ale również do obecności w życiu społecznym, w życiu publicznym. Ten przykład osoby reprezentującej w parlamencie polityka, który mówi, że jest osobą wierzącą, wiarę zostawia za drzwiami, no rzeczywiście potwierdzam, jest głęboką hipokryzją. To jest pewne nieporozumienie. Ktoś, kto jest wyznawcą tej religii, czerpie pewne zasady, czy to z chrześcijaństwa, czy z innej, do działania publicznego.
są pewne rzeczy, które są rzeczami uniwersalnymi. Przecież polityk nieczęsto uczestniczy tylko i wyłącznie w debatach religijnych, a rozstrzyga kwestie odnoszące się przede wszystkim do takiej kategorii, której w katolickiej nauce społecznej nazywamy dobrem wspólnym. I to jest odniesienie do osiągania pewnych celów, które są jak gdyby pewnym konsensusem, tym, co nazywamy właśnie dobrem wspólnym. Przecież w tych relacjach do odniesienia świata zewnętrznego takie pojęcia z katolickiej nauki społecznej jak pomocniczość, solidarność są pojęciami uniwersalnymi. One nie odnoszą się tylko i wyłącznie do kwestii wewnętrznie religijnych, które zostawiamy za drzwiami parlamentu czy gdziekolwiek indziej. Myślę, że wręcz przeciwnie. Jest pewien problem formacji wewnętrznej. Trudno używać takiego pojęcia, ale chrześcijańskich polityków w tym wypadku, którzy nie bardzo są w stanie zrozumieć, a myślę, że nawet często przestudiować tego, co niesie za sobą i dziedzictwo religijne, i to, co jest wewnętrznym, dojrzałym elementem wiary, ale to, co wynika również z dokumentów Kościoła, w tym wypadku w sposób szczególny katolickiej nauki społecznej. Myślę, że to jest jakby postawa zupełnie dyskredytująca osoby, która w ogóle w tym wypadku jako osoba wierząca nie powinna wypowiadać się. Natomiast chyba najistotniejszą sprawą jest to, co dostrzegamy, myślę, że już w naszych wypowiedziach, właśnie tworzenia się czegoś, co ma wymiar bardzo szeroko antyreligijnego, co jest skomasowanym, niepojedynczym, a coraz szerszym działaniem. Dzisiaj zarzuca nam się, że no tak, no, mieszamy się z symbolami religijnymi do życia publicznego, po stewardesa z krzyżykiem chodzi, tak? Bo w Sejmie krzyż jest powieszony, bo we włoskiej szkole krzyż jest powieszony. No, przepraszam, jak mamy się odnosić w tym wypadku, patrząc zupełnie ogólnie uniwersalnie do związków homoseksualnych, tak, do kwestii życia, podstaw życia i do wielu innych elementów, które no, dla nas są wspólne, myślę, że wspólne dla całego społeczeństwa, oparte właśnie o koncepcję dobra wspólnego. Dziękuję. Kazimierz? Tak, pozostając w tej formule prawnej, więc w związku z tym, że mamy instytucjonalne zapewnienie tego, że możemy w przestrzeni publicznej prezentować swoje poglądy i w przestrzeni publicznej także funkcjonować z naszymi symbolami wiary, obojętnie jaka by ta wiara była, no to ten obowiązek, zapewnione to prawo w regulacjach systemowych w naszym państwie, moim zdaniem zobowiązuje polityków do tego, żeby realizowali w życiu publicznym to, co z tej wiary wynika. Problem w tym, że to zaczyna się już od domu, tak? Że ludzie zaczynają wierni, zaczynają zakładać maski, tak? Mam maskę w kościele jedną, wychodzę na ulicę, mam inną maskę, w domu zakładam trzecią maskę, tak? W jakiejś innej sferze kolejną maskę, tak? I nie przeszkadza mi to. I to zaczyna przechodzić na polityków, tak? Że politycy też właśnie zostawiają tą wiarę za drzwiami, obojętnie czy to będzie parlamentu, czy rady miasta, sejmiku wojewódzkiego, prawda? Wszędzie tworzymy prawo, tam jest tworzenie prawa. No i to prawo, oprócz tego, co pan prezes mówił, tej sfery dobra wspólnego, tak? Bardzo często wprost ingeruje w nasze przekonanie, w naszą wiarę, tak? To jest kwestia właśnie, czy możemy zabić dziecko nienarodzone, tak? Czy może być eutanazja, tak? Czy może być in vitro, czy związki homoseksualne, no to są wprost rzeczy sprzeczne z naszą wiarą. A więc jeżeli do przeciętnego wierzącego możemy mieć pretensje, że on wychodząc z kościoła idzie głosować na kogoś, kto działa sprzecznie z tymi zasadami, no to tym bardziej te pretensje powinny być do polityka, tak? Który jest świadomy i on właśnie głosuje przeciwko swoim zasadom.
Mimo że prawo na przykład w konkordacie wyraźnie daje uprawnienie, że religia powinna być w szkole, tak, i że Kościół ma prawo ustalać, jakie są podręczniki, kto może tej religii nauczać. Jest to na zasadzie umowy międzynarodowej zawarte. Zmiana tej umowy, o czym politycy powinni wiedzieć, tak? No wymaga pewnych standardów, tak? Zmiany umowy, a nie nagle, że rząd bez wypowiedzenia konkordatu jak umowy międzynarodowej jakimś rozporządzeniem zaczyna zmieniać te zasady państwo Kościół. Więc tu ewidentnie politycy, często się mówi właśnie o łamaniu sumienia, tak? Dyscyplina partyjna. To jest próba tylko jakby usprawiedliwienia tych działań. Tak? Bo znamy polityków, którzy łamią tą dyscyplinę. Tak? Nic im z tego tytułu się nie dzieje. Ewentualnie, co jest może niepowszechnie znane, ale mogą zapłacić jakąś karę finansową. Tak? No myślę, że zapłacenie jakichś pieniędzy w zamian za to, że mam czyste sumienie, nie powinno być żadnym jakimś tam alternatywą dla polityka. Tak? A niestety tak się często dzieje. No, właśnie dyscyplinę zachowuję, szkoda mi jakichś tam pieniędzy, więc jestem gotowy złamać własne sumienie i głosować przeciwko swojej wierze. Myśmy powinni jako katolicy, czy jako chrześcijanie wierzący pobierać w swoim kościele formację duchową, tak? Bo to jest nasz obowiązek. I te same zasady, tą formację wykorzystywać w życiu publicznym. A niestety to jest przerwane, tak? Że tego się nie robi. Czekaj, jakie jeszcze jedno ostatnie pytanie, zaraz dopuszczę do głosu. Będę miał jedno pytanie do imama, ale jedną refleksję chciałbym się podzielić, bo mnie niepokoi niestety pewne zjawisko, że zaczyna się niebezpieczny kierunek tworzenia pewnej mody na antyislamizm, antychrześcijaństwo, antyjudaizm, chociaż tu jest trochę inaczej, nie ma Jakuba Szalaja, to byśmy jeszcze porozmawiali. Tutaj, jeżeli chodzi o judaizm, jest być może specyficzna sytuacja, ale sytuacja szyderstwa z religii, czy atakowanie religijnej wartości tradycji, w zasadzie zaczynało wychodzić za pewien standard, już oficjalnie uznany. To niepokoi, mówiąc, jeżeli chodzi o życie publiczne. Ale na pytanie, to do mojej mamy. W pewnym okresie, nie pamiętam, chyba tego roku, ubiegłego roku, rozpoczęła się kampania na rzecz likwidacji tak zwanego boju rytualnego. Dotyczy to głównie islamu i judaizmu. Przyznam się, że nie wiem, jak to się kampania skończyła, bo dla mnie to jest kolejny przejaw swoistego negowania wartości, które żyją w religii. Bo przecież dla islamu, dla judaizmu akurat rytualny jest zasadniczą kwestią. I jeżeli się próbuje kwestionować to, to już są daleko idące, można powiedzieć, ingerencje w życie gospodarcze, nie mówiąc o życiu gospodarczym. Nie wiem, jak to się skończyło. I to pytanie tylko ostatnie moje. Myślę, że sprawa, nie wiem, czy to wszystkich dotarło, ale sprawa była. Sprawa uboju rytualnego. Jeszcze jest. Chyba Sejm nawet nie było przegłosowane i ma rozpatrywane później. I to jest odejście od boskich przepisów dotyczących naszego życia. Tak. Skoro Pan Bóg mówi nam, że w Koranie akurat w stosunku do tego uboju rytualnego nam nic nie wolno padlinę, czyli zwierzę martwe, nam nie wolno jeść krwi ze zwierzęta, między innymi. I no właśnie, na tym polega uboju muzułmańskiego, że je się mięso bez zawartości krwi, czyli zwierzę może wykrwawić. Jeśli oni pokazują kilka zdjęć, tak, z tych ubojni, jak się wykonali, to nie wiadomo naprawdę, czy to był ubój muzułmański, czy nie muzułmański. Przecież w rzeźni no tylko takie rzeczy się widuje, bez względu, czy to jest według rytuału muzułmańskiego, czy nie muzułmańskiego. Problem w tym jest, oni nie badają to, czy to jest według naszej religii, przepisów muzułmańskich czy żydowskich, a mi się wydaje, i to jest dotyczy wszystkich, ale niestety w chrześcijaństwie coraz gorzej ze względu na to, ja mówię, zabrali wszystko, co wam należy,
A teraz walczycie, przepraszam, że to mówię, o symbole. O symbole. To, że jest facet z facetem przy ziemi, kobieta z kobietą, tak, bierze ślub, to jest gorsze niż to, co się dzieje, co się rozmawia na temat uboju muzułmańskiego. To jest gorsze. Oni mają być litościwi bardziej niż Pan Bóg, nawet dla zwierząt. Oni mają być litościwi bardziej niż prorok Muhammad, czy Mojżesz, czy Jezus dla ludzi, skoro Pan Bóg mówi, że nie jedzcie Pan ludzi, nie jedzcie krwi. Na pewno jakiś sens jest to. Na pewno przez to, że dba o nas Pan Bóg, dba o nasze zdrowie, tak samo jak prorok. Ale dla nich zwierząt, bo każdy się lituje nad zwierzętami, czy to dziecko, czy to kobieta, czy to mężczyzna, litujemy się na zwierzęta. To najlepiej, żebyśmy w ogóle nic nie jedli zwierzęta. Bo, ale przecież to Pan tylko Bóg. I to ingerencja, niestety ingerencja w życiu religijnym, czy muzułmańskim, czy Żydów. Po prostu, jeśli my pozwolimy, żeby oni nas łapali pojedynczo, to nie grywają. Islamofobia mówi się, teraz chrystusofobia po raz pierwszy słyszy. Ale może to powoduje, że w końcu zaczynamy się myśleć jako jedno. Francja teraz atakuje Mali w imieniu w walce z terroryzmem. Ale czy to naprawdę cel walka z terroryzmem? Tak? Czy to nie jest jakiś kolejny kolonializm w Afryce? To nie są kolejne biznesy i interesy dla Europy, jak się mówi o walka z terroryzmem? Tak? No to każdy się pobiera. Ale tak naprawdę to nie walka z terroryzmem. To jest walka o swoje interesy. A w Syrii nie ma terroryzmu? Przecież się zabija ludzi tylko za przynależność. Tam nie ma, tam nikt nie bierze udział. Dlaczego? Bo się boją, że islamiści, tak, dotrą do władzy. No i tak będzie, bo od początku świata walka dobro ze złem była. I zawsze wygrywa dobro. Niestety, po prostu nasi przywódcy, szczególnie Europejczycy, a nasi tam w krajach muzułmańskich, to są jak pieski dla nich, niczym innym. Są pieski po prostu, co oni każą, to tak zrobią. Jak będą nas tak walczyć, chrześcijan osobno, muzułmanów osobno, do Żydów trochę mają taki gorszy orzech do gryzienia, mi się wydaje. Także boją się za bardzo, a najlepiej za swoich. Tak. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, oddam głos. Jan Paweł II wydał encyklikę Wiara i Rozum. I w niej wyraźnie pokazuje, że, bo to w tendencji tym światowym, że, który uważa, że jak już ludzie są mądrzy, dojdą do szczytów światowej mądrości, to nie muszą wierzyć. Niepotrzebny jest im Pan. A wszystko przez wieki wskazuje, tak jak Pan powiedział właśnie przed chwilą też między innymi, wszystko odbywa się między ludźmi. Ja przez wiele lat pracowałem z młodzieżą w głębokich latach komuny i nie spotkałem się nigdy. Chłopcy nosili krzyżyki na szyjach. Nikt nikomu spośród tego grona nie zarzucił, czy okazał jakieś kpinę, czy lekceważenie z powodu, że nosi krzyżyk. I widzimy na boiskach sportowych. Chrześcijanie się żegnają, muzułmanie klękają i się modlą. Dziwne. Później ci ludzie, ci młodzi ludzie dochodzą do wyższych sfer i stają się Ataturkiem. Zapominają o swoich korzeniach. Bo dochodzą do tych wyższych sfer, jak to się po polsku mówi, jak wchodzisz między wrony, kracz jak one. I zapominają o swoich korzeniach, o swoich, że tak powiem, fundamentach rodzinnych, domowych. I zaczynają jak gdyby wstydzić się tego. Po prostu ja kiedyś byłem taki wierzący, prawda, żegnałem się, a teraz ja jestem w Parlamencie Europejskim.
To przecież oczywiście, przecież ja nie będę błaził się, żeby się jeszcze przeżegnać w tym momencie. Są jednostki, które oczywiście się do tego wszystkiego przyznają i nie negują swojej wiary. A człowiek wierzący w każdym kościele, czy chrześcijańskim, czy muzułmanie, chyba Żydzi też tak nie bardzo, to jest założenie wiary generalnie jest misyjne. Iść do ludzi, szerzyć swoją wiarę. Niekoniecznie mówieniem. Kiedyś pierwszy, jeszcze można powiedzieć ze 100 lat temu, misjonarzy katolicy, jak jeździli do Afryki, to też, że tak powiem, nawracali krzyżem i mieczem, prawda? Teraz nie. Teraz zanim misjonarze pojadą do Afryki, muszą się nauczyć, są szkolenia ich kultury, ich języka, tych sloganów, tych naleciałości różnych, które są tam używane w tych mniejszych grupach. I wtedy i oni muszą, mają za zadanie przede wszystkim wchodzić do nich, do tej kultury lokalnej z Chrystusem, ale jako ten, który właśnie to akceptuje, tą ich kulturę akceptuje, a jednocześnie prowadzi ich przez wiarę do Boga, do zbawienia. I tu jest właśnie to jest ten, trzeba tych mądrych ludzi przekonać. Tak jak Chrystus powiedział, ja przeszedłem do maluczkich, urodził się w stajni. Nie urodził się w pałacu, urodził się w stajni. I dopiero przez kontakty z prostymi ludźmi, rybakami, rozwijał Kościół. I w tej chwili tak samo, trzeba to właśnie uzmysłowić, że nie ci tam na szczytach to są mądrzy ludzie, tylko mądrość to idzie właśnie od ludu, od społeczeństwa. Dziękuję. Ja tylko chciałam, bardzo, bardzo dokładnie słucham panów, dziękuję za tą awersję do słowa tolerancja. Ja też tolerancję nie lubię, ale przy tym całym zamieszaniu semantycznym, kiedy właściwie w tej chwili naprawdę jedno słowo może mieć 3 znaczenia albo nawet 30, no to musimy na to zwrócić uwagę. Ale panowie stawiają diagnozę, czyli jak jest. I oczywiście ja się zgadzam z tą diagnozą. Ale tutaj mi zabrakło tej drugiej części środków terapeutycznych. Co zrobić? To jest, no jest tak, jak jest. Ale czy chrześcijanin, mówię tutaj no, przede wszystkim, bo jestem chrześcijanką, czy chrześcijanin ma być no, spokojny wobec tego, co się dzieje? I teraz odpowiedź czy interpretacja na to kardynalne pytanie, czy raczej jak załatwić tą, czy ustosunkować się, czy zinterpretować tą sytuację, ma przecież szerokie przełożenie społeczne. Ja to obserwuję również w rzeczywistości na przykład terapeutycznej, kiedy poziom lęku u ludzi jest katastrofalny, a myślę, że lęk jest w tej chwili największą chorobą współczesnego człowieka, ponieważ on ma sprzężenie zwrotne. On jest, ma jakieś konkretne źródło, no panowie zdiagnozowali, jakie to źródło może być, prawda, jakie ono jest, ale ona również wyzwala chorobę, to co właśnie pan powiedział. Także jest to pytanie również o antropologię. Jest tu kilka pytań bardzo, bardzo konkretnych. No, punktem odniesienia dla chrześcijan jest Ewangelia. To jest bardzo krótki fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Kto się przyzna do mnie przed ludźmi, do tego i ja się przyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. Ale jeśli ktoś się
mnie wyprze przed ludźmi, tego i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Jest to przecież bardzo konkretny punkt odniesienia, jest to radykalizm. Myślę, że czasami braknie nam, ludziom wierzącym, radykalizmu, żeby się opowiedzieć tak, tak, nie, nie. Natomiast myślę, że w tej chwili jest tak duże zamieszanie w różnych przestrzeniach społecznych. No, zresztą to przecież Państwo wiedzą. Natomiast myślę, że najtragiczniej rezonuje on w przestrzeni wychowawczej, rodzinnej, no i również kondycji psychicznej i duchowej. Co oczywiście ma bardzo proste i konkretne przełożenie. Miesza się dwie płaszczyzny, duchową i psychologiczną, a tego się nie da robić. Tworzy się jakieś quasi religie, jakieś quasi terapie, no, typu, prawda, Berta Hellingera, no, nie będę tutaj podawać konkretów, które zresztą nas bulwersowały parę dni temu, ale tak jest, tworzymy jakieś konstrukcje, za którymi się łatwo chować. A jak to rezonuje, no to w przestrzeni społecznej, politycznej, no to widzimy. I dlatego moje pytanie jest bardzo konkretne. Co z tym fantem zrobić? Czy mamy prawo protestować? W jaki sposób? Jaka ma być ekspresja tego naszego protestu? Czy to ma być takie właśnie bardzo eleganckie, takie ukryte słowa, wytrychy, czy to ma być bardzo konkretne, bardzo konkretna i bardzo konkretne i czytelne, to co się dzisiaj mówi, transparentne, prawda? A to ma być przejrzyste, tak, tak, nie, nie. My nie godzimy się z tym, a z tym. Muszę powiedzieć, że również jako dziennikarz odebrałam kilka bardzo poważnych ciosów. Odchodziłam ze wszystkich gazet, dlatego że się nie godziłam z tym, co się czy proponuje, czy co się robi. Nawet ostatnio z Gazety Katolickiej. Czy może pani coś wyczyścić, prawda? A to nie był punkt odniesienia stricte religijny. To był punkt odniesienia, bardzo konkretny, społeczny punkt odniesienia, gdzie ja odniosłam się do konstytucji, do naszej polskiej konstytucji. Naszą chrześcijańską konstytucją jest przecież 10 przykazań i kwintesencja tych przykazań, czyli prawo miłości. Tyle by wystarczyło, żeby się oprzeć. No jeśli my tolerujemy coś takiego, że nasz prezydent idzie do Komunii Świętej, prawda, robi jakieś wielkie znaki, które już są na granicy czary-mary, a równocześnie podpisuje różne ustawy przeciwko życiu. A my nic. A my mówimy, że no jest okej, no jest prezydent, no musimy go szanować. No w porządku, ale niech on nas szanuje. I kiedy my zaczniemy stawiać ostre weto? Nie wyrażamy na to zgody. Ostatni, ten, który jasno, prawda, wyraził to, non possumus. Nie, nie wyrażam na to zgody. A ja patrzę i obracam się wśród katolików, i nie poznaję tych ludzi, którzy gdzieś tam, prawda, bo, no nie, no bo... Także czekam na to odpowiedź, może tam mnie coś znajdą. Dziękuję serdecznie. Rybów gdzieś chciał już. Ja tak za kamerę przeszkadzam, widzisz, Krzysiu. Ja, tutaj było bardzo ważne pytanie, postawić diagnozę. Ja spróbujmy ją, ponieważ ja spróbuję coś takiego, taką może ostrą tezę, ale jesteśmy chyba świadkami wojny religijnej. Bo
Bo cóż jest religia? W momencie, kiedy powstanie państwo jakieś wyznaniowe, wszystkie inne religie trzeba sprowadzić do parteru mocno. Z symbolami, z zachowaniami. I to chyba było kiedyś w historii przerabiane na różnych poziomach. Teraz mamy coś takiego, że próbuje się wszystkie religie zepchnąć do parteru przez kogo? Albo przez inną religię. To jest moja teza. Przez religię, którą nazywamy ateizmem, bo ateizm to jest wiara. Ale nie mówi się o ateizmie, mówi się o świeckości. Świeckość religią nie jest. Ale czy na pewno? Czy to nie jest oręż, ta świeckość? Czy jeżeli nie stworzymy państwa świeckiego, to przypadkiem nie stworzymy państwa wyznaniowego, gdzie będzie wyznaniem ateizm właśnie, gdzie znikną z wierzch świątyń nasze symbole, nastanie wszędzie pustka taka religijna. Ja się boję, że to będzie nie tylko pustka religijna, ale też pustka taka i w sercach, i w ludziach, bo to już chyba tutaj rozmawialiśmy z Walkiem, była już próba kiedyś zamykania świątyń, zakonów i nagle wtedy ludzie jeszcze z zasadami, za Bismarcka, tak? To wtedy jeszcze ludzie z zasadami zorientowali się, że coś się dzieje i jakby to zostało całe szczęście cofnięte. I koło, historia się kołem toczy, tylko jest coraz bardziej perfidne to koło i teraz chyba właśnie jesteśmy świadkami takiej walki religijnej. Nazwijmy to po imieniu. Próbuje się stworzyć państwo wyznaniowe, gdzie wyznaniem jest świeckość. Nie możemy do tego dopuścić. W naszej konstytucji jest zapisany szacunek do drugiego człowieka. Ja jako katolik szanuję braci muzułmanów, braci w wierze, braci starszych w wierze judaizmu i oczekuję też tego szacunku do nich. I oni mnie szanują. Jeżeli są to ludzie wierzący, wierzę, że mnie szanują. Natomiast znika całkowicie szacunek ludzi z tej nowej wiary, z tej wiary tego świeckości. Oni przestają za bardzo nas szanować. Nie chcą nas wbić w ziemię, zniknijcie. A jak znikniecie, to my rządzimy. Nie możemy tego pozwolić. To co? To jak to zrobić? Jak to dało? Mariusz w ostatniej debacie nazwał to chyba pop-liberalną religią. I chyba rzeczywiście ma dużo racji. Ja bym powiedział, że mamy tendencję powrotu do idei Robespierre'a. Później trochę do bolszewizmu. Który uważał, że jest jedynie dozwolony, jest jedynie oficjalny, kult państwowy. To tym takim kultem państwowym, w tej chwili się robi to, co nazywamy pop-liberalizm. I paradoksalnie wszystko jest ubrane w formę demokracji, otwartości, tolerancji. Czyli mamy do czynienia ze zmianą znaczeń języka, pojęć, po to, żeby wprowadzać nową rzeczywistość. Kiedyś w podobny sposób próbowali to osiągnąć oczywiście zwolennicy ideologii, która niby odeszła już w niebyt, wzorowanych na bolszewizmie, na bolszewikach. To jest metoda podobna. Może któryś z panów chciałby tak kontynuować sprawę. Czy bardzo dziękuję panu za to przywołanie do drugiej części. Wydaje mi się, że istotną sprawą jest najpierw pewna diagnoza, zgodnie z tym, co wynika również z nauczania społecznego Kościoła, widzieć, ocenić, działać. Myślę, że wartością jest to, że w ogóle spotykamy się na tego typu rozmowie i tego typu debacie. Że jest to fundamentalną rzeczą, która dopiero umożliwia podjęcie jakichś działań, że one są późno, że być może ich bardzo mało jest, stwierdzamy fakt, ale to jest niesłychanie ważne. Dziś próbuję wepchnąć nas się w zaścianek czterech ścian opinii telewizyjnej, tego jak kiedyś Waldek powiedział, języka TVN-u czy innych jeszcze wyrocznych. Wyroczni, jeśli chodzi o poglądy na świat, na opinię społeczną. I to jest chyba podstawowym, najistotniejszym zagrożeniem. To, że staramy się wepchnąć właśnie w pewną samotność, w pewną ocenę lansowaną za pośrednictwem mediów, tak żebyśmy nie mogli podjąć w ogóle tego typu problemu, żebyśmy nie mogli go ocenić, wspólnie podjąć jakichkolwiek
ocen, no właśnie, dość szerokich, w których, jak okazuje się, jesteśmy spójni. Okazuje się, zgadzamy się. Okazuje się, ten, ta kwestia dobra wspólnego jest jednak pojęciem bardzo namacalnym, bardzo konkretnym. Sprawdzone. Jest następny etap, myślę, rzeczywiście szukania pewnych rozwiązań. Wydaje mi się, że tak, po pierwsze, jeszcze raz chcę podkreślić wagę właśnie spotkań, dialogu, rozmów, nawet tego dialogu właśnie międzyreligijnego, w szukaniu wspólnej diagnozy, wspólnej oceny tego. Żebyśmy sobie uświadomili bardzo precyzyjnie, że jest to swoista, tak jak Pan powiedział, swoista religia, którym zasadniczym elementem jest antyreligijność. To dotyka nas wszystkich. To nie są pojedyncze jakiekolwiek zdania, jakiekolwiek pohukiwania, jakiekolwiek indywidualne rozstrzygnięcia dotyczące tego, co dzieje się, ale jest to znacznie szersze. Myślę, że tego typu formy spotkań było jak najwięcej, są potrzebne do pełnej świadomości. Myślę, że drugim etapem jest przejście w konkretne, racjonalne działanie. No właśnie. Popatrzmy na sytuację w niedawną Francji. Myślę, że coś zaskakującego, jeśli chodzi o samą Francję. Myślę, że coś fenomenalnego. Ja przepraszam, że się wcinam, ale przecież to jest w osobowości Francuzów. Oni zawsze, prawda, wychodzą, robią jakieś wielkie happeningi. Natomiast my się godzimy nawet na taką kasandryczność medialną. No prawda, to koniec świata, to tam, to ludzie siedzą przed telewizorem i znowu jest eskalacja lęku. Lęk naprawdę nie jest, no, nie jest społecznie wskazany. W związku z tym my się na przykład, o, jest jeszcze jedna rzecz, która byłaby według mnie oczywiście wskazówką. Bądźmy solidarni. Niestety nie jesteśmy solidarni. Ja nie będę wymieniać konkretnie, ale bywam w różnych gremiach. I na przykład konkretnie mówię, słuchajcie, tu jest taka i taka sprawa. Możecie nie lubić Rydzyka, możecie nie lubić telewizji TVN, prawda, czy tam Radia Maria. Ale ten człowiek, czyli Rydzyk, zgarnia ludzi, którzy są perfekcyjnie przygotowani w różnych kwestiach. Czyli oni są profesjonalni. Jeśli ktoś tam mówi o, na przykład o węglu, to jest to profesor, który się zna na tym. Czy w sprawach medycznych, czy psychologicznych i tak dalej. I teraz możemy się nie zgadzać, ale nie możemy powiedzieć, że na przykład te media są no, mediami, które no, jakoś nie pasują do naszej mentalności, one są B, bo one są nienowoczesne i tak dalej, i tak dalej. I wtedy, gdybyśmy podpisywali, ja mówię, słuchaj, podpisz, że chcemy mieć telewizję TVN. W gremiach katolickich. Ja nie będę wymieniać w jakim, bo to naprawdę ciężki wstyd. No nie, no wiesz, no bo no, nie przesadzajmy i tak dalej. Jeśli nie będziemy solidarni, jeśli nie będziemy, no przecież nawet dzisiaj na pogrzebie pani Kaczyńskiej nikogo nie było z Solidarnej Polski. No przepraszam, przecież to jest prawica. Przecież świat na nas patrzy. Więc jeśli my się nie będziemy solidarnie zbierać i nie, możemy się nie zgadzać w wielu kwestiach. Możemy się nie zgadzać. To jest nasze prawo. Natomiast ta atomizacja polityczna, społeczna naprawdę źle wróży. No i wtedy wciska się TVN, wciskają się te wszystkie, przepraszam. No pani rację, to czujemy i to jest też opis, prawda? Sytuacji. I dlatego tej indywidualnej pracy, tego typu rozmów, po pierwsze, żebyśmy się zgadzali. A gdybyśmy teraz na przykład jeszcze wyjść napisali i zamanifestować. Gdyby ktoś tutaj z Państwa napisał, no, jakieś oświadczenie, wysłalibyśmy, podpisalibyśmy się. Sądzę, że ktoś tu uprzedzają, czy przepraszam, dobrze. Chciałbym, jeżeli jest ta kwestia, to muszę powiedzieć w tym momencie, to chciałem, żeby nie kończył. Najbliższa debata, która odbędzie się dokładnie 20 lutego, będzie dotyczyła, przynajmniej dla nas katolików Gdańsztan, ważnej kwestii,
to znaczy decydowania radnych jednego klubu politycznego o tym, jak ma wyglądać kościół. Jak ma wyglądać świątynia nasza, katolicka. Ale dlaczego my problem jest, że znowu wracam do tego stwierdzenia, o którym wspomniałem w którymś momencie. Że wybrani nasi przedstawiciele zostawiają swoją wiarę za drzwiami samorządu i uważają, że oni muszą występować w imieniu ogółu, nie ateistów, agnostyków, jak zwał, tak zwał. I oni twierdzą, że oni to robią dla ich dobra. I oni decydują, że świątynia ma być 15 metrów, ma być położona w tym innym miejscu, nie mieć wieży, nieważne. W związku z tym zaprosimy ich tutaj oczywiście na salę i wówczas przedstawimy im nasze stanowisko, jak katolicy, co katolicy uważają o ich postawie i o ich decyzjach, które podejmują. I odczytują zaświadczenie nasze oczywiście, które jest publikowane. To stanie się dokładnie 20 lutego. Mamy taką bezpośrednio dotykającą nas sprawę, bo to ona dotyka Gdańska. Nie kogoś tam w ogóle. Tak, trzeba reagować. W związku z tym reagujemy. 25 osób. No ale dlatego mówię, ale Rada nie to. Rada decyduje. Mówię, 25 osób. Ale dobrze, skończmy. Znaczy tu jest tak odpowiedź na koleżanki Krystyny, co robić. To nie jest odpowiedź. Nie mówimy o jednej. Nie. Ja mówię tylko o jednej kwestii. Ja nie mówię o wszystkim, ja mówię o konkrecie. O konkrecie. Konkret jest taki, że gdyby tu jakiś kosmita siedział, by słuchał nas, to powiedział, ludzie, o czym oni gadają. Ale Waldku, przepraszam, jakim prawem 25 dżentelmenów, którzy prawdopodobnie są chrzczeni, przychodzą i mówią, jak ma wyglądać nasz kościół. W ogóle tej dyskusji... Ale jeżeli można pani przerwać, tak? Pytanie słuszne, oczywiście, ale tu pan prezes słusznie stwierdził, że najpierw jest potrzebna diagnoza, tak? My tą diagnozę stawiamy i to nie da się przeciwdziałać temu wszystkiemu, jeżeli my z tą diagnozą nie dotrzemy do szerokich kręgów społeczeństwa. Tak? No bo z tego, że my tu będziemy w swoim gronie przekonani, mamy diagnozę i mówimy, co mamy robić, tak? No nie zrobimy tego, jeżeli nie znajdziemy odbiorców, którzy nas rozumieją, tak? Więc tej dyskusji musi być coraz więcej, tak? One się nie mogą ograniczyć tylko do dyskusji. To trzeba robić, żeby docierać z naszą wiedzą i z naszą diagnozą do szerokiego spektrum wierzących, tak? Członków społeczeństwa i katolików i jednocześnie obywateli. A druga sprawa to jednocześnie już działać i to robimy, tak? Czyli no, ta debata jest takim ewidentnym krokiem. Dwa, musimy wykorzystywać prawo, które istnieje. I to też zaczyna się dziać, oczywiście w bardzo małej skali, tak? Że my nie wykorzystujemy tego, co nam przysługuje, czyli nie pozywamy do sądu tych, którzy nas obrażają, którzy obrażają nasze uczucia religijne, bo często to się dzieje, nie robimy tego, bo ksiądz mówi, że nie należy, prawda? My jesteśmy Kościołem i nawet jeżeli hierarchia pewnych rzeczy nie robi, to my jako Kościół mamy obowiązek to robić, tak? Mamy obowiązek. Więc powinniśmy wykorzystywać te instrumenty, które mamy, tak? To jest kwestia, druga rzecz, to jest też nie zgadzanie się na pewne rzeczy, które są nam narzucane, tak? To będzie bierny opór, tak? I tu decyduje ilość głosów. Decyduje ilość głosów. Nie zgadzajmy się na pewne działania. I tutaj możemy przeciwdziałać temu, co Rada chce robić, jeżeli będzie duży opór społeczny, więc jest szansa, że to się zmieni. Jednocześnie też, niezależnie od tego, co Kościół hierarchiczny robi, my jako wierni mamy obowiązek, tak? Obowiązek prowadzić tą formację duchową i ją wykorzystywać w życiu społecznym. Bardzo pozytywne na mnie wrażenie wywołała wczorajsza informacja, że Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie powołał szkołę liderów, katolicką szkołę liderów politycznych, tak? Ruch Polityka, Etyka, Odpowiedzialność zainspirował, żeby Radio Watykańskie podało, że taka szkoła istnieje i myślę, że to jest też zadanie przed nami, żeby takie szkoły liderów katolickich powstawały. Tak?
To jest zadanie Stowarzyszenia Civitas Christiana, to jest zadanie Akcji Katolickiej. Nie zawsze to jest realizowane, tak? Ale to jest zadanie przed nami katolikami. Nie, tak? Pięknie. I musimy to realizować. Ale panie mecenacie, pan jest romantykiem, a my nie mamy czasu. My już nie mamy czasu, my 20 lat to robimy. Nie, 20 lat nie robimy, właśnie robiliśmy. A tutaj, no niestety, nie, trzeba tak jak Chrystus, właśnie nie robiliśmy. Do świątyni wziął pejcz i powywalał. Ale czołgi na razie... Nie, mamy demokrację. Ja nie mówię o czołgach. No to, ale mamy demokrację, więc nie zrobimy czegoś wbrew demokracji, tak? Jeżeli ci radni nam nie odpowiadają, należy ich zmienić. No jest, no. Jeżeli ci radni nam nie odpowiadają, należy ich zmienić. Jak ich nie zmienimy, to będą decydowali o tym, czy mamy Kościół postawić, czy nie. Jeżeli nie zmienimy posłów, tak, to też będą decydowali o tym, no czy mogą być związki homoseksualne, ale to my sami nie zmienimy. Mamy 15 głosów, tak, a potrzeba nam kilkanaście milionów. No ale już ponad 2 miliony, bo ja już straciłem rachubę, nie liczę i nie czytam na bieżąco, podpisało apel, o którym pani mówiła w obronie telewizji trwanej. No właśnie, więc ja bym chciał do naszej dyskusji wrzucić taki mały powiew słonecznego promienia takiego, że tak całkiem już nie poddaliśmy się, o czym świadczy ruch tak zwanych marszów w obronie telewizji trwam, który przeszedł przez nasz kraj i gdyby ci decydenci, którzy nie dali miejsca telewizji trwam na tej platformie, wiedzieli, co robią, a chyba zapomnieli, co leży w naszej naturze, Polaka, katolika, któremu jak się coś robi wbrew, jak się krzywdę dużą robi, to stawia właśnie każda taka akcja wywołuje reakcję. I ta reakcja to jest coś, co wydaje mi się nas wszystkich też chyba zaskoczyło. Oni się tak nie zapominają. Albo się nie liczą już w swej bucie. Nie zapominają. Po prostu się nie liczą z naszym głosem. Ale to gdyby zliczyć te wszystkie tysiące od miast powiatowych po wojewódzkie centra, a łącznie na 29 września ubiegłego roku w Warszawie policzyć, to myślę, że to już jest coś. Ja obserwowałem ostatni, trzeci z kolei w Gdańsku, a piąty chyba, o ile dobrze pamiętam, w kraju, marsz Trzech Króli. Tym razem to się odbyło, jak telewizja podała, no to też już jest coś, że w 94 miastach Polski to się odbyło. W Gdańsku ulicą Długą między innymi przeszedł ten pochód, który był, no, o wiele, wiele większy niż centralna procesja na Boże Ciało, która przechodziła onegdaj za dobrych czasów, prawda, kiedy to i wojewoda szedł, i marszałek, i radni. Teraz oni już nie chodzą, bo teraz nie ma poprawności, znaczy jest poprawność polityczna, ale nie taka. Więc Waldek pytał, co robić, jak się ma zachować człowiek, który jest katolikiem, a działa. Jest działaczem politycznym czy gospodarczym. Pani wydała, też mówiła, no co robić, róbmy coś. Po pierwsze wydaje mi się, że bądźmy sobą. Bądźmy sobą i to, co było tu przez kolegów podkreślane, że nie ma kilku wersji wyglądu naszej twarzy. Jest jedna. To komuna usiłowała nam wmówić, że my ze swoją wiarą to mamy się spotkać raz w niedzielę w kościele. To jest nasza prywatna sprawa i wyłącznie nasza sprawa, bo tylko w czterech ścianach kościoła. Otóż nie. Nie trzeba się wstydzić tego. Po prostu trzeba mówić. Trzeba być sobą, a jeżeli ktoś jest jakimś działaczem gospodarczym, politycznym, w określonych sytuacjach, ja bym nie powiedział w nawet, że bronić wiary, tylko bronić prawdy, logiki, to i mam mówił, to jest samo życie, to rzeczywiście Pan Bóg nadał nam, jego nakazy były najpierw, a ludzkie były potem. Tylko, że 2000 lat temu był taki facet, który postawił to pytanie, a co to jest prawda? I to pytanie rezonuje cały czas. Ale prawda nas wyzwoli i ona będzie nas wyzwalać. Trochę cierpliwości, więcej energii, rzeczywiście, tu się z Panią zgadzam, więcej energii, no ale... No wszystkiego na nas nie damy rady, no to żeśmy się zapuścili, no. To prawda, bijmy się w piersi, ale nie za mocno i będzie dobrze. Ale... Będzie dobrze? Prawda na pewno zawsze zwycięży. Tylko wie pani co, tak od razu
nie da się rozwiązać takich wielkich problemów. To już minęło ponad 20 lat, tak? Od rewolucji. Nie mówimy od przemian w Polsce, tak? Ludzie się zmienili. W Polsce jest prawie 40 milionów ludzi. Tak, możemy powiedzieć, ileś tam katolików procent jest. Ale jacy oni są naprawdę związani z tym. I pan to widzi, że się zmienili. I jacy oni są związani z chrześcijaństwem. To my tak, ja nie lubię dzielić chrześcijan na różne kościoła. I jak ci ludzie są związani z chrześcijaństwem. I jaka jest wiedza tych ludzi na temat chrześcijaństwa. Prawie nie istnieje. Prawie nie istnieje. Jeśli kościół nie weźmie się do roboty, wyjść ludziom na zewnątrz, a niebo zostaje w murach kościoła, to nic się nie zmieni w tym kraju, a nic się zmieni w całej Europie. Ponieważ po prostu cały czas jesteśmy w tych murach. Te zmiany w krajach arabskich. Wystarczyło, że wyszło w piątek 1 000 000 ludzi do głównego placu, tak? Egipt w Kairze. To cały totalitaryzm rozpadł. Tydzień, dwa, trzy, cztery. Wyszło pięć. Ponad 1 000 000 osób. Tak? Ponad, to się tak się nazywało. Jeśli władza w jakimś kraju arabskim nie za bardzo się postępowała jak na ludzi, to mówili, następny piątek prosimy o 1 000 000 ludzi na głównym placu. Czy jak pani powie, prosimy o 1 000 000 w Warszawie, czy o 500 000 osób? No właśnie był, to bo ja nawet... Ale czy wyjdzie 1 000 000? 500 nie było. Tak? Za pół roku. Ale jak mówimy w Kairze, że prosimy o 1 000 000, jest plan. To wyszło kilka milionów. A to 1 000 000 tylko było w centrum Kairu, czyli plac Tahrir. No, tak. Widzieliśmy to przecież. I to jest to, jeśli kościół, ludzie kościoła, katolicy, liderzy chrześcijaństwa nie wyjdą ludziom na przyczyn, nie będą działać wśród nich, to nie zda egzamin. O. A kto wygrał wybory w Egipcie? Dziękuję panu. Kto wygrał wybory w Egipcie? Kto wygrał wybory w Gazze? Kto wygrał wybory w Tunezji? Ludzie, myślę, którzy cały czas siedzieli w budynkach, w siedzibach swoich, tak? To są ludzie, którzy byli wśród ludzi. Pracowali, działali normalnie jak. Nie można dzielić wiarę na hierarchię, tak? To jest tylko ich specjalność. A my tylko jesteśmy z nazwy chrześcijanami albo muzułmanami. Postępowanie nasze, religia to jest postępowanie, jak my postępujemy na co dzień, w swoim domu, w swojej pracy. Tak? Tak, tak. Bo trzeba trochę czasu, niestety. Jeśli tak pozostaje, przepraszam, że tak jestem otwarty, jeśli tak pozostajemy tak jak dotychczas w Europie, będziemy tylko słyszeć, co się dzieje w krajach muzułmańskich, że Egipt jest, będzie państwo wyznaniowe, tak? Komu to przeszkadza? Jeśli Egipcjanie chcą to państwo wyznaniowe, powiedzmy, tak? Bo konstytucja nowa, chcą one, żeby była częściowo oparta na Koran. Komu to przeszkadza, jeśli większość Egipcjan tego chcą? Tak? Teraz raptem w obronie chrześcijan, naprawdę to nie chodziło mówię, o chrześcijan, bo Europejczycy sami zwalczają swoje chrześcijan w swoim kraju. Tak? To nie chodzi o chrześcijan egipskich. Po prostu o walce przeciwko religii. To jest przeciwko wartości. Naród bez wartości, naród bez religii, można go wyzyskiwać maksymalnie. I będziemy po prostu niewolnikami w swoich czasach. Ale czuję się, że też powinniśmy mieć świadomość tego, że beznadzieja jest grzechem. I to poważnie jest grzechem. Wydaje mi się, że... Szanowny panie kolego, dwa razy jestem prawie starsza od pana. Nie dostrzegam tego, ale może spróbuję kontynuować. Bardzo proszę. Myślę, że tak, powinniśmy mieć pewną nadzieję co do kwestii, możliwości rozwiązania tych kwestii. To jest pierwsza zasadnicza sprawa. Ja myślę, że każdy z nas ma bardzo poważną misję do spełnienia najpierw w podstawowej gdzieś tam płaszczyźnie, chociażby w rodzinie. Proszę powiedzieć, jakich tematów dzisiaj przy stole rodzinnym nie podejmuje się? Politycznych, związanych ze związkami homoseksualnymi, prawda, bo to może kogoś urazić, tematów związanych z gospodarką, wiary. Nie. Tych tematów to staje się pewną normą, nieporuszalną.
może tam, gdzie bywamy. Może właśnie powinniśmy być takim znakiem sprzeciwu, w którym powinniśmy te tematy zasygnalizować i poruszać. Owszem, myślę, że w człowieku jest coś takiego, że jeśli ma wyjść i zamanifestować swoje przekonania i z czym się nie zgodzić, to musi w to wierzyć, musi być przekonany. I dzisiaj mamy pewien kryzys niedoedukowania, braku jakiejś formacji, braku właśnie takiego interpersonalnego kontaktu człowieka z człowiekiem, który możemy te kwestie ocenić i wspólnie wybrać sposób przeciwdziałania tego, co określamy jako mankament, jako zło, który podjąć działanie. Fakt możemy mówić i odnosić się do wielkich, dużych instytucji, typu partii politycznej, typu grupa radnych. Ale proszę Państwa, ktoś w Gdańsku tych 25 lat wybrał. No nawet jak poszliśmy i głosowaliście Państwo inaczej, to ktoś inny zagłosował inaczej. I dzisiaj trzeba się zastanowić, co było przyczyną tego i co możemy robić. Czy pójdziemy w 200, 500 czy 1000 osób zamanifestować? Zmieni to jakąś rzeczywistość? Tak, będziemy mieli pewną satysfakcję, że zamanifestowaliśmy. Tego trzeba, ale trzeba działać. Myślę, że trzeba przede wszystkim tej podstawowej pracy, której nie doceniamy, tej edukacyjnej, myślę, że indywidualnej. Często idziemy również do świątyni, słuchamy kazania, może zgadzamy się, może nie zgadzamy i zostajemy często sami z sobą. To, co było gdzieś kiedyś pewną praktyką, przechodziło się po niedzielnej mszy świętej, odnosiło się do czegoś, co było w piśmie katolickim, do tego, co było na kazaniu, a w ogóle poruszało się jakieś tematy również religijne. Dzisiaj jest to tabu. Proszę zobaczyć. To jest pewną praktyką. Pilot telewizora przy obiedzie w niedzielę. Ja to wielokrotnie obserwuję z praktyki jakichkolwiek spotkań rodzinnych, co jest rzeczą szokującą. Zupełnie. I myślę, że tam jest przede wszystkim nasza rola w podejmowaniu trudnych, kłopotliwych problemów, tematów, które czasami są trudne, czasami dzielą, ale trzeba szukać właśnie tego typu sposobu, dróg do edukowania i formacji tych, którzy są w naszym bezpośrednim otoczeniu. Te hasła rewolucyjne, one działają bardzo krótko i na krótko, bo następnego dnia przychodzą te problemy, które gdzieś kiedyś już obserwowaliśmy. Tego nie załatwia się rewolucyjnie. To jest coś, co wynika gdzieś z głębi człowieka, który jest człowiekiem religijnym, który jest człowiekiem uformowanym, który w kontekście właśnie prawidłowej formacji i dobrze ukształtowanej wiary podejmuje w tym kontekście działanie, działanie odpowiedzialne. Tak, bo rewolucja wywołuje emocje, emocje szybko giną, tak? Bez formacji takiej silnej to się nie dokonuje. Ale formacja jest potrzebna. Ja jeszcze, aspekt diagnozy, bo rozmawiamy o tym, czy wiara ma prawo być przestrzenią publiczną. Co to jest przestrzeń publiczna? Wystarczy wyjść tutaj na ulicę Mariacką i to, co widzimy, to jest przede wszystkim Kościół, to znaczy Mariacka. Bo wiara, chociaż jest tym ziarnem, które tkwi w nas, daje człowiekowi, jakby wyjaśnia zagadkę świata. I zauważmy, że ci, którzy głoszą postulat neutralny światopoglądowy, świeckości, tak mówię najkrócej. Korzystają po pierwsze z naszych grzechów historycznych, to znaczy z faktu podziału chrześcijaństwa. Zaraz będziemy mieli rocznicę, kiedy to mnich zbuntowany, mający problemy z celibatem, przybija swoje postulaty na drzwiach kościoła. Tak zaczyna się reformacja, zresztą z poparciem politycznym. Mają cele polityczne, bo też chodzi o władzę książą Rzeszy, o władzę cesarza. I na tym skandalu, który później eskaluje się w wojnę religijną, no, przychodzą ci, którzy głoszą dobrą nowinę pokoju międzyreligijnego, znaczy nowinę, że są różne zwalczające się ciemnogrody religijne i oto nastaje jasnogród rozumu, który no, neutralnie odnosi się do wszystkich ciemnogrodów. Tylko jak historia pokazuje, empirycznie, tego myśmy się powinni trzymać i z bogactwa no, doświadczenia historii realnej, empirii, historii od rewolucji francuskiej, rzeźni w Wandei, którą też mamy no, rocznicę na dniach.
poprzez ten projekt tej świeckości, tego, tej Ewangelii ateizmu, tak to trzeba nazwać koncepcję państwa liberalnego, Ewangelia ateizmu, która przyniesie pokój do zwaśnionych, kłócących się oszołomów religijnych takiej czy innej denominacji. Tylko jak historia pokazuje empirycznie, projekt ten Ewangelii ateizmu dla ludzkości niestety zaowocował taką hekatombą ofiar ludzkich, taką tragedią, zaczęli mieć nazizm i komunizm, że wojny religijne oczywiście nie pochwalam, ale wojny religijne między chrześcijanami, Noc Świętego Bartłomieja w porównaniu z Nocą Kryształową czy z rzeziami stalinowskimi, to jest mały pikuś. Więc my jako chrześcijanie powinniśmy mieć świadomość, że to, co się nam wmawia pod projektem świeckości, to jest bardzo gładkie marketingowe, ale w realu historycznym no, wszyscy doświadczyliśmy dobrodziejstw komunizmu, na miłość boską, przecież to było państwo ateistyczne, tak? Które miało pokój na sztandara, tylko że tego pokoju KGB pilnowało na lubiany w piwnicach. Mamy argumenty Las Katyński, tak? Który jest grobem Polaków, jest grobem Rosjan, Ukraińców, Białorusinów. Na miłość boską nie dajmy sobie wmówić, że liberalizm czy popliberalizm jako Ewangelia jest rozwiązaniem problemu wiary i państwa. Bo to nie jest tak, że ateizm państwowy to jest szczęście błogosławieństwo. Nie, to była najgorsza zbrodnia, ludobójstwo w dziejach ludzkości. Albo Stalin i Lenin to byli ateiści, tak? Najwięksi zbrodniarze w historii. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest czy diagnoza, tak, żebyśmy nie dali sobie wmówić bardzo dobrze sprzedawanej marketingowo tej koncepcji liberalizmu jako rozwiązania na wszelkie problemy. Ale też nie dajmy sobie wmówić, bo tak, politycy zdradzają swoich wyborców, nie tylko katolicy politycy, ale politycy, którzy są neutralni, bo liberałowie też zdradzają swoich wyborców. Raz z złowności charakteru, dwa z pewnych mechanizmów politycznych, które są troszkę niezależne, a trzy, że być może ci, którzy machają sztandarem katolickim albo liberalnym się dostają, to po prostu machają sztandarem. Tak? Jak już są, musieli wyjść, to już sztandar odkładają na tak. Więc no, być może powinniśmy bardziej patrzeć, na kogo głosujemy przed tym, zanim oddajemy głos. A jeszcze jedna rzecz, co do tego działania. To ja sobie przypominam, kiedy ojciec dyrektor, kiedy Tadeusz Rydzyk, wyraźnie, no jak wygalił, według mnie słusznie, pewnych bardzo zacnych ludzi, którzy są bardzo dobrymi katolikami, ale niestety w tej opiece, no nie można domagać się ochrony dziecka poczętego w takim zakresie, jak wynika z nauki Kościoła, jeżeli po prostu zwyczajna, arytmetyczna większość w Sejmie dowodzi, że no coś takiego nie przejdzie. Tak. I tu jest pewna roztropność, jak tutaj kolega się powołał na Fides et Ratio. No to w polityce to jest działalność, która to jest pewna sztuka, ars, ta technika. I jeśli nie ma większości, czy po co otwierać puszkę z Pandory, tak? W imieniu tego, żeby było lepiej, jak, i tak tylko będzie gorzej, a to, co jest owszem, jest grzeszne i doskonałe, ale chyba jest lepsze od tego, co mogłoby być, gdy się tą puszkę otworzyło. Także i myślę, że tutaj głos prezesa i tutaj, no miejmy nadzieję, tak? Bo rzeczywiście beznadzieja to jest, to nie jest droga katolicka. Właśnie tym się różni wiara i islam, że my mamy nadzieję, bo ta religia świeckości to jest religia tu i teraz. My jako ludzie wierzący jesteśmy czterech dniach, bo jesteśmy tu i teraz, ale wiemy co było i mamy nadzieję na realne to, co będzie. Dziękuję. Czyli wiesz, no właśnie, jak chciałbym jeszcze nawiązać do tego, to co pani Krystyna też mówiła, że powinniśmy no, znaleźć po prostu
środki na to, jak to zmienić. Ja mam takie pesymistyczne swoje spojrzenie. Miliony ludzi podpisuje listę. Miliony ludzi chodzi na wiecy. A gdzie ci ludzie są przy wyborach? Przy wyborach posłów rady. Nie ma ich. Bo ci ludzie, którzy są na wiecach, nie idą do wyborów. I w dużej mierze interesuje tylko, że tak powiem, ten blicht zewnętrzny, tak uważam. Bo gdyby tak było, gdyby byli konsekwentni w swoim przekonaniu, że idą na wiece, podpisują listy i później tak samo głosują, to przecież przeliczając to wszystko, to by było niemożliwe, żeby oni wygrali. To by było niemożliwe. A kończę tak swoje, to uważam jednak, że Kościół katolicki, chrześcijaństwo jest religią optymistyczną. Trzeba właśnie czytać Pismo Święte. Tam Chrystus powiedział, was nie prześladują i was prześladować będą. Nie jesteście lepsi. Ale Jan zwyciężył świat. I tu trzeba patrzeć właśnie optymistycznie na to. Historia przywalała się, religie się zmieniały. Z Hiszpanii wyganiali muzułmanów, Żydów, z Niemiec wyganiali Żydów, a w tej chwili Żydzi prawie rządzą w Niemczech. Historia się przewala po prostu. Raz jest tak, raz jest tak, raz jest tak. A my jako chrześcijanie powinniśmy mieć ufność i wierzyć po prostu w to. I pozostaje nam naprawdę, może trochę modlitwa, ale taka naprawdę żarliwa wszystkich swoich wyznawców. I to jest, uważam, najbardziej optymistyczne w religii, że religia chrześcijańska, muzułmańska też jest właśnie, ma ten optymizm życiowy. Nie powinniśmy z tego powodu, że co to jest za historia 20 lat albo nawet 70, co to jest za historia? Można powiedzieć, że żadna. Ale powinniśmy z tego wyciągać wniosek, żeby jednak w przyszłości tak nie było. No. Może jeszcze jedno do diagnozy działania, bo my mamy w to bardzo piękne przykłady z Wielkopolski, gdzie narodowa demokracja, ksiądz Wawrzynia, pracowali organicznie, nie robili rewolucji, tylko metodycznie przeciwstawili Hakacie, która miała kasę rządu pruskiego. Nawet polski grunt. Przeciwstawili własne fundusze, własną organizację. Doprowadzili do tego, że to organizacja księdza Wawrzyniaka wykopywała gruntowi. Tak? Chodzi o taką organizację właśnie, która by była konkretna, sprawna i działająca tu i teraz. Tak? Ale właśnie w tej perspektywie jednak no, taki optymistyczny i na wieczny. Ja bym chciał koledze Grzegorzowi odpowiedzieć, jak to jest, bo ma dużo racji w tym, że ocenia tych chodzących na wiece i nie chodzących do urn. Ale jak to jest, bo to się nieraz słyszy między ludźmi będąc, tego nie kryją, bo mówią, a to i tak nic nie zmieni, ale co to da? A więc znowu to samo, mówiliśmy już o tym. Brak wiary, brak nadziei. Ja wreszcie za którymś takim powiedzeniem skojarzyłem to, co się wydarzyło onego pięknego roku 1980 i na takie diktum zawsze mówię tak, kochany, a pamiętasz sierpień 80? Gdyby wtedy robotnicy Stoczni Gdańskiej i potem innych zakładów mówili, że to nic nie zmieni, to by nie było tego, co zrobili. A to dzisiaj byśmy sobie tylko mogli pogadać, ale w zaciszu domowym, a nie na środku ulicy, bo by nas SBC-ja zwinęła. Więc oni wtedy mieli nadzieję, tak bardzo chcieli tej zmiany, że doprowadzili do tego, co dzisiaj mamy, w takim czy innym wymiarze. W takim czy innym wymiarze. Więc rzeczywiście głosowanie nogami. No jasne, że tak. Jasne, że tak. No ale na to znowu tutaj Kazimierz mówił, no trzeba mówić, trzeba kształcić, trzeba tłumaczyć ludziom, co ma przypominać, co ma sens. Co ma sens po prostu. Być sobą. Zawsze to samo ma sens. Ja myślę, że jakieś podłoże, jakieś wnioski Benedykt XVI musiał wyciągnąć z rzeczywistości, którą mamy na świecie, ogłaszając tę drogę wiary. Myślę, że to, co mówię, to, co mówiliśmy, to, co Iman też powiedział, to mógłbym powiedzieć, że mamy obecnie jeden największy kryzys. To jest kryzys wiary.
I myślę, że to, jaka będzie nasza wiara i czy będziemy mogli i czy będziemy potrafili tą wiarą ewanować, to znaczy być świadkami, tak jak powiedziałem na wstępie, że być świadkami wiary, którą żyjemy, z jednej strony potrafić bronić, tylko znaleźć właśnie jakiś sposób, bo nie, trzeba dobierać adekwatne środki do rzeczywistości, do zjawisk, które występują. Kościół, to myślę, że jest to przykład, metoda chociażby najprostsza. Wesprzeć arcybiskupa w jego dziele, bo on w tej chwili, jak wiemy... A z którego? No mamy jednego u nas w Gdańsku. A nie, no metropolita oczywiście, no bo metropolita wojuje z samorządem i jest generalnie osamotniony w tym dziele. Czyli to, co trzeba zrobić, to wesprzeć go w tej walce nie będę mówił szerzej z kim. To jest jedna rzecz. Ale mogę powiedzieć, że... A powiedz kim? Dokładnie powiedz, bo to trzeba wymieniać nazwiska tych ludzi. I też nieprawdą jest 20 lat, to nie jest dużo. Co to jest? To jest dużo. A Polska międzypojemna. Znaczy chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć. Tak, a propos... 20 lat. Mówimy o pewnym zjawisku. Francji. Była sytuacja taka, że rząd chciał odebrać pieniądze szkołom katolickim, 2 miliony ludzi wyszło. Nie katolików, państwo chciało odebrać fundusze. Tylko mógłbym powiedzieć jedno, że to wszystko, co się dzieje, te wszystkie wystąpienia, marsze, protesty, to świadczy o jednym, że system współczesnej demokracji jest niewydolny. To znaczy on nie jest w stanie